Radio Kraków. Szanowni Państwo, legitymacje szkolne, tak w sam raz na koniec roku, taki temat, bez numeru PESEL są nieważne. No i pytanie, czy uczeń zapłaci za cudzy błąd. W studiu ze mną Michał Mecenas Jaworski. Witam Panie Mecenasie, dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Przez moment zastanawiałem się tak zupełnie, trochę przepraszam za kolokwializm, na chłopski rozum. Po co w legitymacji szkolnej numer PESEL? Ano po nic. Właśnie to jest problem. Proszę Państwa, rzeczywiście rok szkolny się kończy. To jest radosna na pewno chwila, zwłaszcza dla uczniów i trochę troski dla rodziców, bo problemy się oczywiście zaraz mogą pojawić potencjalnie i tu chciałbym przekazać kilka słów otuchy dla tych rodziców, którym taki problem się pojawi. Dziecko nasze na przykład przyniesie z wycieczki autobusem miejskim lub pociągiem gdzieś dalej jakiś mandat, bo nie ma w legitymacji szkolnej numeru PESEL. Otóż, proszę Państwa, wydaje się być rzecz całkiem poważna z punktu widzenia oceny działań państwa polskiego, dlatego że nie ma żadnego, ale to naprawdę żadnego uzasadnienia dla wymogu numeru PESEL w legitymacjach szkolnych. A rozporządzenie o nowych legitymacjach szkolnych mamy od stycznia, tak? To jest zmiana rozporządzenia. Tak, w stosunku do tych legitymacji, do tych blankietów legitymacji, konstytuuje ono nowy wymóg i od pierwszego roku nowe legitymacje mają mieć numer PESEL, co także osobno należałoby skomentować, czy to jest potrzebne. Natomiast z całą pewnością w stosunku do tych legitymacji, które są, to jest rodzaj w tej chwili wypełniania, dopisywania numerów PESEL gdzieś tam kątem, pod kątem na tyle, na awersie i z pieczątką szkoły. Proszę Państwa, rzeczywiście rzecz o tyle jest poważna, że faktycznie może być tak, że jakiś konduktor lub jakaś pani w kasie muzeum powie, ta legitymacja nie jest ważna, bo nie ma numeru PESEL. W takim przypadku należy przede wszystkim, oczywiście zapewne dopiero w nowym roku szkolnym, ale kontaktować się ze szkołą lub z placówką oświaty lub po prostu kierować skargę do Ministerstwa Edukacji Narodowej, dlatego że legitymacja szkolna ma tylko i wyłącznie potwierdzać, że dana osoba, dany uczeń jest uczniem szkoły. Jest ona wydawana przez dyrekcję na podstawie tego właśnie rozporządzenia i poświadcza to, że ta osoba ma określone uprawnienia do funkcjonowania w społeczeństwie jako uczeń. I tylko tyle. Numer PESEL tam nie jest potrzebny. W tej chwili ministerstwo próbuje tłumaczyć, że to jest dodatkowy wymóg na potrzeby systemu EWUŚ. To jest tego, którym się identyfikujemy. No ale jak to się ma do konstytucji? No ma się także nijak, dlatego że na szczęście jest tak, że wszystkie nasze dzieci do 18 roku życia mają prawo do dostępu nieodpłatnie do opieki medycznej. To jest także gwarantowane przez Konwencję o ochronie praw dziecka. W związku z tym ten wymóg pozostaje w zasadzie w bardzo bladym związku z tym wymogiem związanym z jakimś dopisywaniem numeru PESEL na legitymacji. Całkiem rzecz poważnie ujmując, wydaje się, że rozporządzenie jest niekonstytucyjne w tym zakresie, dlatego że ustawa o systemie oświaty nie przewiduje tak daleko idącego uprawnienia dla ministra edukacji narodowej, które upoważniałoby do dopisywania numeru PESEL. Mało tego, jest w rażącej sprzeczności z zasadą niezbędności przetwarzania danych osobowych, którą konstytuuje inna ustawa, ustawa o ochronie danych osobowych, czyli także organy publiczne mają prawo do przetwarzania naszych danych osobowych czy naszych dzieci, w tym numeru PESEL, wyłącznie w celach ustawowych. Czyli państwo trochę strzeliło sobie w stopę. No zwłaszcza, że to jest wymóg w środku roku wprowadzany. Część z dyrektorów się nawet nie zdążyła połapać. W tej chwili, na chwilę przed wakacjami jest taka akcja w szkołach, bo moje dziecko także przyniosło dopisany numer PESEL. Trochę to razi. Razi w kontekście powagi państwa i także zasad demokratycznego państwa prawa. Czy z tego, że numer PESEL powinien być, bądź nie powinien być dopisany do legitymacji, grożą jakieś niebezpieczeństwa na przykład dla takiego ucznia, bo pewnie tak. No poza tymi potencjalnymi konfliktami z konduktorem, chociaż tu akurat minister edukacji narodowej prosiła konduktorów, to też jakby pokazuje. I naszego przewoźnika, żeby żeby łaskawie na to spoglądał, co też jakby troszeczkę samo w sobie, w mojej ocenie, umniejsza autorytetu tejże instytucji, ale mniejsza o to. Rzeczywiście może w poszczególnych przypadkach sam fakt, że ktoś zgubi taką legitymację uczniowską z numerem PESEL, to nie jest jeszcze wprost zagrożenie. Ale mamy do czynienia bardzo często z próbą kradzieży tożsamości, z podszywaniem się pod inną osobą. Oczywiście najczęściej w obrocie handlowym. No tutaj też jakby numer PESEL osoby niepełnoletniej nie powinien jakoś specjalnie tego ułatwiać. Natomiast bardziej zwracam uwagę na to, że sam fakt, że państwo polskie, które także wprowadza pewne regulacje, chociażby z uwagi na wymóg prawa wspólnotowego w zakresie ochrony danych osobowych, nie pilnuje
tego rygoru. To jest taki rodzaj wyłomu w systemie, który nie wiadomo dlaczego jest wprowadzony. Nie ma żadnego uzasadnienia. Na pewno takim uzasadnieniem systemowo nie jest EWUŚ. Panie mecenasie, tak na koniec jeszcze. Jeżeli w małopolskich domach wróci uczeń, uczennica ze szkoły, z mandatem, jak pan wspomniał, co może zrobić się rodzic, uczeń? Można pisać odwołanie? Odwołanie oczywiście i do tego przewoźnika, i do tej osoby, która tego nie uznała, i do, przy okazji do Ministerstwa Edukacji Narodowej albo do Rzecznika Praw Dziecka. Wydaje się być kwestią tylko i wyłącznie czasu, w mojej ocenie, uchylenie tego rozporządzenia w zakresie numeru PESEL, w ogóle w jakichkolwiek legitymacjach, jako nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych. To nie mniej, nie więcej trzeba się tej sprawie jeszcze przyglądać. A komentował dla państwa mecenas Michał Jaworski. Bardzo dziękuję za czas. Udanych wakacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję.